Czy kuferek tajemnic jest ciekawą propozycją? Co pani sądzi? Kuferek tajemnic jest bardzo ciekawą propozycją. Jest przede wszystkim nowym rozwiązaniem, które wspomaga proces i nauczania, i wychowania w klasach młodszych. Jest takim narzędziem, które pozwala na realizację zarówno treści przewidzianych podstawą programową, jak i również spraw wychowawczych. Możemy dzięki kuferkowi, dzięki narzędziom TSO, możemy uczyć dzieci, wspomagać w zrozumieniu związków przyczynowo-skutkowych, zarówno własnych, na bazie własnych doświadczeń, jak i na bazie tekstów, bohaterów, poznanych tekstów, a takie są zawarte w kuferku. Również można wykorzystać to w pracy dalszej, wychodząc poza kuferek. Dzieci, które nabyły umiejętności w trakcie realizacji zajęć z kuferka, wówczas możemy wykorzystać te umiejętności niemalże na wszystkich zajęciach, zarówno na zajęciach w edukacji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej, no i przede wszystkim wychowawczej, w rozwiązywaniu konfliktów, w poszukiwaniu rozwiązań, w planowaniu jakiejś pracy grupowej, czy też zespołowej, całego zespołu klasowego. A mam jeszcze pytanie, czy kuferek jest pewnego rodzaju unikalną propozycją? Czy coś takiego już było na rynku wydawniczym? Czy placówki w ten sposób już pracowały? Czy miały podobne narzędzia? Jak dotychczas z samym kuferkiem tajemnic nie spotkałam się, nie słyszałam o nim. Natomiast o narzędziach TSO słyszałam, tak. Ale czy bardziej takie umiejętności myślenia? Czy jest na rynku podobna jakaś propozycja, która uczy dzieci w ten sposób myśleć logicznie, właśnie tak jak pani powiedziała, związki przyczynowo-skutkowe, rozwiązywania konfliktów? Czy to jest coś unikalnego, czy... Znaczy, jeżeli chodzi o kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, to nie spotkałam się dotychczas z podobnym narzędziem. Jest to chyba nowość na rynku. Przede wszystkim te same narzędzia TSO są nowością. Ich dotychczas nie było. I czy przygotowują też dzieci do życia poza szkołą? Czy to jest typowe narzędzia do pracy tylko i wyłącznie w szkole? Nie, tutaj nie możemy mówić o tym, że tylko wykorzystywane są w realizacji treści przewidzianych podstawą programową, ale przede wszystkim do radzenia sobie w przyszłości, do radzenia sobie w życiu codziennym, zarówno na przerwie, na lekcji, w rodzinie, poza rodziną, na podwórku, umiejętności rozwiązywania konfliktów, poszukiwania pozytywnych rozwiązań w sytuacjach, nawet niejednokrotnie negatywnych. Wtedy, kiedy wydawałoby się, że dana sytuacja doprowadzi nas tylko do jakiejś tragedii, ale przecież można poszukać innego rozwiązania. I tutaj właśnie jest taka możliwość. Wspieramy dzieci w poszukiwaniu rozwiązań pozytywnych po to, by umiały sobie później poradzić z różnymi trudnymi sytuacjami w życiu. Zarówno teraz, na dzisiaj, na jutro, ale nawet na odległą przyszłość. Czy poleca pani program? Bardzo polecam realizację tego programu. Sama chętnie od jutra, to może nie, bo jeszcze materiałów nie będę miała, ale już jakieś elementy przemycę, staram się już przemycać w scenariuszach, jako że jestem autorem scenariuszy dla jednego z wydawnictw, jak i redaktorem, więc już po konferencji, która odbyła się tydzień temu, już wprowadziłam element gałęzi i elementy drzewa decyzyjnego w planowaniu prostej majówki. Dziękuję bardzo.